Cześć kochani, z tej strony Paweł Zerwak. Dzisiaj jestem u znajomego mojego klienta, który zamyka lokal gastronomiczny, restaurację i ma do przeniesienia na nowy obiekt klimatyzator. Jest to Sevra, tak naprawdę fabryka AUXA, dystrybucja większa, dość mocne urządzenie, 7 kW. Instalacja jest do góry pociągnięta pod sufitem i wychodzi kondygnację wyżej na dachu i stamtąd będziemy musieli ściągnąć również agregat. A dzisiaj po prostu w filmie pokażę Wam, jak bezstratnie można ściągnąć czynnik do agregatu, no żeby tak jak w tym przypadku móc sobie przenieść klimatyzator na inny obiekt, w Waszym przypadku na przykład do innego domu, lub jeśli nie wiecie jak to zrobić, no jako instalatorzy klient Was poprosi, żeby zrobić takie przeniesienie, czy tam nawet kwestie serwisowe, coś na elewacji jest robione, trzeba zdjąć agregat, rozpiąć instalację i jak bezstratnie sobie z tym poradzić, żeby ten czynnik nam po prostu nigdzie nie spierdzielił. Dobra, lecimy na górę. Klimatyzator będziemy musieli agregat ściągnąć przez ten wyłaz dachowy. Andrzej już się tam grzewał. No jest tutaj dość wąsko, to jest 7 kW, trochę już waży, ale myślę, że sobie poradzimy. Włazimy na górę. Jesteśmy już na górze. Tam Andrzej już się dobiera do naszej Sevry. A tu zobaczcie, niezabezpieczona linia pronowa na dachu. No i co tutaj się dzieje? Załamana rurka gazowa. No ten klimatyzator na pewno nie działa poprawnie. A to jest zacne urządzonko, bo to jest Fuji Electric. Porządny Japończyk. A my wracamy do naszej Sevry. Przed przystąpieniem do prac, no to musicie po prostu uruchomić to urządzenie w funkcji chłodzenia. Musi popracować tak z 5-10 minut, żeby system się ustabilizował. A później, a za chwilkę pokażę Wam, jakie są kolejne kroki. Podłączyłem się już do klimatyzatora. Ja używam sondy Testo, która robi pomiar ciśnienia na układzie. A tutaj mamy zawór serwisowy. Wy możecie użyć manometrów, tylko trzeba pamiętać, żeby przed podłączeniem do klimatyzatora zrobić próżnię w oprawie oraz w wężach serwisowych. W tej chwili tutaj w aplikacji coś mi się kliknęło. Już się praca ustabilizowała. 7 tam z kawałkiem bar. No i tutaj mamy linię cieczową, czyli tu mamy tłoczenie, tu mamy grubszą rurkę, czyli linię gazową, czyli tak zwaną ssącą. I w momencie, kiedy zakręcimy linię tłoczną, no to sprężarka nie będzie miała czego pchać, tylko będzie zasysała. Więc imbusem wkręcamy, zamykamy zaworek. Tutaj za chwilę powinno nam zacząć spadać ciśnienie. I jak będzie bliskie 0, no już mamy 7. O, bardzo szybciutko leci. I jak będzie blisko 0, no to trzeba zakręcić zawór serwisowy na cieczowej. No i wyłączyć klimatyzator. Innym sposobem mamy ściągnięty czynnik z układu do agregatu. Teraz słychać, jak ta sprężarka buczy, bo ona się męczy. O, mamy 0, zakręcamy. No i teraz będzie można wyłączyć klimatyzator. Dobra, tu lap. A jeszcze pewnej pewności sprawdzam. Zobaczcie, nawet różnie nam ciągnie. 0,71 na minusie. Teraz krzyknę Andrzejowi, żeby wyłączył. Andrzej, wyłącz! Dobra, Andrzej wyłączy teraz klimatyzator. Nie można sprężarki trzymać zbyt długo,
w takim stanie, ponieważ nie ma przepływu czynniku, nie ma chłodzenia. O, sprężara zwalnia, czyli Andrzej już wyłączył klimatyzator na dole. Aby bierzemy się za dalsze czynności związane z demontażem. Kręciłem właśnie śrubunki i zobaczcie, co tutaj jest. Tak zwany gruz. Co to ma w pizdu być? Zobaczcie, to siedzi tutaj w środku w rurze i to krąży po układzie. Nie polecamy tego wykonawcy zdecydowanie. Kto stosuje takie środki? Kto się w pizdu naogląda głupich filmów ze Stanów? Dzieleją tego tonami. Żadna normalna firma nie stosuje takiego baziewia. Żadnych uszczelniaczy. No zobaczcie, to się dostało pod kielich i to poszło w układ. Jeśli tu byłby zawór elektroniczny, rozprężny, no to kurczę, słuchajcie, no jego wymiana, zatkanie, no to jest gruba kasa. Na szczęście tu mamy kapilarę, więc no ten klimatyzator jest bardziej głupotoodporny, no ale nie róbcie takich rzeczy. Broń Boże. Zobaczcie, rzucamy go tam, Andrzej będzie łapał. Przypięty, no i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Nie chciało nam się rusztowania targać, rozkładać, bo to za dużo czasu. Spuścimy go sobie po drabinie, ale to co wam nie pokazałem wcześniej jeszcze, no jak odepniecie go od instalacji, no to trzeba zabezpieczyć, żeby tu się syf nie dostał. No abstrahując od tego, że on już tutaj jest w postaci locata, czy jak to tam się nazywa. Dobra, jedziemy dalej. Andrzej, uśmiechnij się! Potwór stoi, nie był taki straszny, tylko 45 kilo. Bo to chińszczyzna. Słuchajcie, nie można być też świnką. Instalację po demontażu trzeba zabezpieczyć. Zalutujemy ją tutaj, po drugiej stronie w lokalu założymy zaworek shreddera. Zrobimy próżnię, wrzucimy trochę azotu, żeby ta instalacja po prostu się nie utleniała. A tu w środku zobaczcie, widać, nie widać. No widać, ile tego gruzu jest. Tam w środku też ten uszczelniacz jest, poprzyklejał się do ścianek instalacji. Na pewno gdzieś tam trafił dalej do urządzenia. Tu mamy 1/4. Tak samo. Kurczę, no. Nie wiem. No kurczę, nauczyli się kiedyś i tak robią. Kurczę, czy oni... No nie rozumiem tego. Po prostu, jeśli dobrze zrobimy kielich, to ciągniemy odpowiednim momentem. Te układy są naprawdę szczelne i nie trzeba stosować żadnych dodatkowych uszczelniaczy. Dobra, lutujemy. Dobra, instalację mamy polutowaną. Trzeba tą izolację założyć z powrotem. Oblepić taśmą. Zabezpieczyć jeszcze przewody, żeby tu żadnego przepięcia nie było. I lecimy na dół demontować. Andrzej walczy z bestią 7-kilowatową. Andrzej, pomachaj swoim fankom. Hej, ten brzuch wciągnę. Zobaczcie, jednostkę zewnętrzną mamy już zdjętą. No tutaj jest to zabetonowane tym gównem po prostu, więc nie szarpaliśmy się pod ścianą, obcięliśmy rurę. Ale zobaczcie, tylko na trytytkach była izolacja założona. I mamy tutaj zielony nalot. No i ogólnie rura jest po prostu powierzchniowo tak jakby zmieniła swój kolor. To znaczy, że po prostu było to źle zaizolowane i wykroplała się tutaj para wodna i dochodziło do utleniania się miedzi. Obudowa też jest pod spodem zachlapana, no i ciekło pod spodem po ścianie, czego wam nie pokazywałem, ale zobaczcie, jakie to jest zapierdzielone. No dobra, będzie żył. Słuchajcie, no przed wpuszczeniem azotu, tu mamy azot, zrobimy sobie jeszcze próżnię w instalacji. Czyli od pompy próżniowej jesteśmy podpięci na lewą stronę do manometru.
Tutaj mamy azot, robi nam się próżnia i po prawej mamy na wysokim ciśnieniu podpięte do instalacji. To jest wszystko oczywiście polutowane. I w momencie, kiedy zrobimy próżnię, zamkniemy sobie tutaj oprawę z tej strony. No i wpuścimy azot już do oczyszczonej instalacji bez zawartości wilgoci. Słuchajcie, próżnię mamy już zrobioną. Odetniemy sobie w tej chwili, albo inaczej, pokażę wam jeszcze raz, jak to idzie. Czyli od pompy próżniowej mamy do oprawy na niskim ciśnieniu. Tutaj mamy podpięte to do azotu, a tutaj idzie nam wąż na instalację. I w momencie, kiedy próżniujemy z tej strony, wyciąga nam wilgoć stąd oraz z układu. W tej chwili zakręcimy sobie oprawę z lewej strony. Możemy wyłączyć pompę próżniową i podać azot na instalację. Jeszcze mała uwaga. Tutaj podpiąłem wąż typowy do próżni. On się nie nadaje zasadniczo do podawania azotu, ponieważ jego maksymalne ciśnienie pracy to 32 bary. A po prostu pozostawił w innym wężu, popsuło nam się uszczelkę, musieliśmy go wykorzystać. Ale my tu dajemy, słuchajcie, 10 barów tylko. Nie robimy jakiejś próby szczelności, gdzie trzeba dawać 38-40 barów. Zabezpieczamy tylko instalację, więc po kolei. Odkręcamy butlę z azotem. W tej chwili mamy niecałe 200 barów. Ustawiamy sobie tutaj na reduktorze wstępnie jakieś ciśnienie. No powiedzmy około 5 barów. I puszczamy to w instalację i to zaraz nam się pojawi na manometrach. Jak widać, mamy lekko powyżej 5 barów. W momencie, kiedy robicie test szczelności po montażu urządzenia, dopuszczajcie tego azotu powoli, żeby nie przebić po prostu zaworów serwisowych. Ja próbę szczelności wykonuję zazwyczaj w granicach 30-35 barów. Nie ma sensu więcej. Czyli teraz dodamy trochę jeszcze, tak jak wspomniałem, no tutaj około 10 barów nabijemy. Mamy 11-12 barów. To w zupełności nam wystarczy. Zamykamy reduktor. Zamykamy oprawę. No i tutaj możemy wykręcić i odciąć się od instalacji. Instalacja została już napełniona azotem, została zabezpieczona. A teraz no słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Czekajcie na następne odcinki. Zapraszam do oglądania, a w tej chwili do zobaczenia. Cześć!